To monumentalne dzieło, album La Capella Sistina, Kaplica Sykstyńska, 3 tomy, łączna waga 27 kg. Tylko 1999 egzemplarzy, tylko 50 na Polskę, a w tej chwili już mniej niż 20. W skali 1:1 to dzieło oddaje to, czym jest ta Kaplica Sykstyńska. Szczegóły i detale robią ogromne wrażenie, nawet te pęknięcia wszelakie, farby, starej farby, przecież to już ponad 500 lat. Dają nam możliwość obejrzenia dzieła, jakiego właściwie przeciętny turysta będący w Kaplicy Sykstyńskiej, nie tylko turysta, ale nawet kapłan, który tam się znajdzie, nie ma możliwości zobaczyć. To są freski, które mógł zobaczyć tylko Michał Anioł w momencie tworzenia ich, leżąc na rysztowaniach, albo konserwator. Album jest niezwykle unikalny, dlatego że jest zrobiony na podstawie 270 tysięcy zdjęć, które wykonano poza godzinami zwiedzania oczywiście Kaplicy Sykstyńskiej, którą udostępniono specjalnie do tego celu. Po drugie, wykonano je z bardzo dobrą jakością i z bardzo bliskiej odległości z rusztowań. Album, który otrzymujemy, to efekt pracy ponad 100 osób, 5 lat całego projektu. Zobaczymy tą Kaplicę Sykstyńską tak, jak jej nie zobaczymy, będąc tam na miejscu, ponieważ tak z bliska nie da się tego zrobić. Sklepienie szczególnie, które, na którym jest ten znany motyw stworzenia Adama, jest 6 pięter nad nami.